Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na rynku górnym Pozentynie, w okolicach rynku, koło kolegiaty Pozentynie, w celu przekazania terenu pod budowę rewitalizacji miasta Bodzentyn, części miasta dla firmy KDBUD Krzysztof Dychała z gminy Raków, z Rakowa. Firma, która przejęła dzisiaj teren pod swoją jurysdykcję, żeby już za kilkanaście dni wejść na plac budowy i wykonywać prac przez najbliższe 14 miesięcy związanych z przebudową ulic, głównie ulicy Rangiewicza, Kościelnej, Pasieki, Armii Krajowej, Wesołej, tutaj plac targowy, parking z tyłu za nami, który jest do kościoła. Wartość prac opiewa na ponad 6 600 000 zł. Jest to bardzo ważne zadanie, czekaliśmy na to wiele lat. Proces trwa już ponad 4 lata, projektowy, uzgodnieniowy. Pozyskaliśmy wiele milionów środków unijnych, rządowych i część środków własnych, żeby wykonywać te prace i wspólnie z tą firmą dzisiaj właśnie jesteśmy, żeby pokazać, przedstawić zakres tych prac rzeczowo-finansowych i oddać właśnie ten teren pod jakby odpowiedzialność dla właśnie firmy, która wygrała przetarg w ostatnim czasie. Czeka nas wiele utrudnień, niebawem wiele prac. Dlatego proszę mieszkańców, apeluję mieszkańców miasta Pozentyn nie tylko o cierpliwość, rozumiałość, żebyśmy tu wspólnie wykonali te planowane, zamierzone prace, które są niezbędne, konieczne dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów, którzy odwiedzają nasze miasto i naszą gminę. Także dziękuję serdecznie i zachęcam do współpracy z samorządem miasta i gminy Pozentyn. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.